Szanowni Państwo, myślę, że możemy zaczynać. Witam serdecznie Państwa na kolejnym spotkaniu Grupy Radnych Zaproszonych Gości, czyli na szczególnej, uroczystej sesji, która ma już numer 39 w czasie naszego urzędowania w starostwie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest sesja prawomocna i możemy ją oficjalnie rozpocząć. Jak zwykle, proszę Państwa, otrzymaliście od nas porządek obrad dzisiejszy i myślę, że żadnych zmian Państwo nie szykujecie. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wprowadzić do porządku sesji? Nie widzę. Dziękuję pięknie. Wobec tego będziemy postępować tak, jak mieliśmy w planie. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w innym miejscu niż zwykle. W jakże znanej nam szkole, która zawsze chętnie współpracowała ze starostwem, z radnymi i także często gościliśmy w murach szkoły, którą, powiem, nazywano, gdzie się spotykamy, u pani dyrektor Satławy. I widzę, że pani dyrektor, mimo tego, że już dała się na zasłużony odpoczynek, przekazała pałeczkę swojemu następcy. Chciałam Państwu przedstawić panią dyrektor Annę Knapik, która, jak widać, kontynuuje to, co rozpoczęła pani dyrektor Satława. I piękne dzięki pani dyrektor za to, że możemy dzisiaj u pani tą sesję przeprowadzić. Wśród nas dzisiaj, oprócz radnych, jest wielu, wielu gości. Gości dla nas bardzo ważnych. Dlatego bardzo proszę pana starostę o powitanie. Szanowna pani dyrektor, dostojni goście, szanowni radni, z prawdziwą przyjemnością pragnę powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Powiatu w Katowicach. W sposób szczególny witam dyrektor Delegatury Oświaty w Katowicach, panią Edytę Stronowską. Witam prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wadowicach, panią Małgorzatę Pawłowską. Witam przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji MSZZ Solidarność w Wadowicach, pana Jana Kraskę. Witam dyrektorów oraz nauczycieli z naszych szkół oraz wszystkich zaproszonych. Dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i zechcieli przybyć na dzisiejszą uroczystość, podczas której nagrodzimy dyrektorów i nauczycieli za ich wyjątkową pracę w minionym roku szkolnym. Mam nadzieję, że najbliższe godziny upłyną nam w miłej atmosferze i na długo zapadną w pamięci nas wszystkich. Aby wprowadzić nas wszystkich jeszcze bardziej oficjalny może nastrój i nastrój związany z datą 14 października, czyli Dniem Edukacji Narodowej, poproszę młodzież tutejszej szkoły o krótki występ. Bardzo proszę.
Wejść albo nie wejść. Oto jest pytanie, które zadaję sobie przed drzwiami, bo jeśli tam wejdę, to będę pytany. Któż mi pomoże w godzinie próby? Już tam nie jeden czeka mojej zguby. I cóż mi robić w tej czarnej godzinie? Może poczekam, czas tu szybko płynie. Tyle już razy stałem tu pod drzwiami, ciągle się czuję nieprzygotowany. Może tam wejdę, może się uda, a jeśli będzie to godzinna próba, mija kolejna cenna minuta, a we mnie pęka odwagi nuta. Czuję się taki zdenerwowany, ręce bezsilne, nogi drewniane, a myśli jak pocerowane. Cóż mogę dodać, znowu przegrałem. Muszę stąd odejść, próżne me żale, i żeby dłużej nie przeciągać sprawy, odchodzę cicho, lecz niepokonany, z nadzieją, że następnym razem będę przygotowany. Julian Tuwim, nauka. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, logarytmów, wzorów i formułek. Z kwadracików, trójkącików i kółek nauczyli mnie nieskończoności. Rozprawiali o cudach przyrody, oglądałam różne tajemnice. W jednym szkiełku życie kropli wody, innym zaś kanały na księżycu. Wiem o kuli napełnionej lodem, o bursztynie, gdy się go pociera, wiem, że ciało pogrążone w wodę traci tyle, ile etc. Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wkuli tumanili nauką daremną. I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, i wciąż wierzę biednymi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry nogami. I do dziś mam tak szaloną trwogę, Bóg mnie wyrwie, a stanę bez słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę, ja wymawiam się, mnie boli głowa. Trudna lekcja, nie mogłam od razu, lecz nauczę się. Po pewnym czasie, proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie. Pięknie wam dziękujemy. Myślę,
że to było streszczenie nauki w paru słowach. Od Hamleta, który nie wiedział, co ma zrobić, przez nadzieję, do takiej wiedzy, o której powiedziałaś ty pierwszą. Chyba. Dziękujemy wam pięknie. A więc, szanowni państwo, nam też należy mieć nadzieję, że wszystko dzisiaj pójdzie gładko, pięknie i zrealizujemy wszystkie punkty, któreśmy sobie zamierzyli na dzisiejsze spotkanie wspólne, czyli na dzisiejszą sesję. Kolejny punkt to informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022 oraz informacje o organizacji roku szkolnego 2022-2023 w szkołach i placówkach oświatowych, na których organem prowadzącym jest powiat wadowicki. Bardzo proszę panią kierownik Jolantę Król o przedstawienie nam tych informacji. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni goście. Chciałam państwu przedstawić stan oświaty w powiecie wadowickim za poprzedni rok szkolny i rozpoczynający się obecny rok szkolny. Jak państwo tutaj zauważycie sobie na tym slajdzie, w poprzednim roku szkolnym, w tym roku szkolnym nie udało nam się uruchomić branżowej szkoły drugiego stopnia, których uruchomiliśmy dwie. Jedna jest w Radoczy, a drugą branżówkę drugiego stopnia mamy w tym właśnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1. W tym roku szkolnym uruchomiliśmy tyleż samo liceów, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia, jak w poprzednim roku szkolnym. Liczba uczniów rozpoczynających naukę w szkołach powiatu wadowickiego w tym roku szkolnym była zdecydowanie większa niż w roku poprzednim. Wynikało to z faktu, iż 6- i 7-latki ukończyły szkołę podstawową i jak w zeszłym roku szkolnym, rok szkolny rozpoczęło 1403 uczniów, w tym roku było ich już ponad 2000. Spodziewamy się, że rok szkolny przyszły będzie również obfitujący w uczniów do naszych szkół. Jak w poprzednich latach średnio 82-83% uczniów kończących gimnazja czy szkoły podstawowe przychodziło do naszych szkół, w tym roku było to prawie 89%. Zakładając, że będzie taki sam procent dzieci w latach następnych, rok przyszły, tak jak wspomniałam, będzie również obfitował, kolokwialnie rzecz mówiąc, w dzieci, natomiast rok szkolny 2024-2025 będzie charakteryzował się bardzo dużym spadkiem. Z prawie 2000 dzieci, tych dzieci będzie 1000. Liczba uruchomionych klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu, 74 oddziały zgłosiliśmy do rekrutacji, uruchomiliśmy 69 oddziałów. Zarząd powiatu swoją decyzją na posiedzeniu kwietniowym wyraził zgodę na uruchomienie 59 oddziałów. Oznacza to, że uruchomiliśmy o 10 oddziałów więcej niż spodziewaliśmy się. W klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych w zeszłym roku szkolnym prym wiodło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Wadowicach. Prawie 17% dzieci wybrało tę szkołę. W tym roku szkolnym na prowadzeniu znajduje się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1. Prawie 19% dzieci wybrało tę szkołę. Najmniej uczniów, no niestety muszę to wspomnieć, zarówno w poprzednim roku szkolnym, jak i w tym roku szkolnym uczęszcza do zespołu szkół w Radoczu. Na pewno interesuje Państwa czas trwania zajęć w szkołach ponadpodstawowych w związku z tak dużą liczbą dzieci. Przed podwójnym rocznikiem w roku 2019 zajęcia kończyły się powiedzmy między 15 a najdłużej 18.30 w Centrum Kształcenia numer 1 w Wadowicach. W tym momencie, w tym roku szkolnym
Zajęcia podobnie odbywają się między 15.20 i tutaj wydłużyły się do 19.10 to są zajęcia najdłużej trwające właśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. W Centrum Kształcenia nr 2 w Wadowicach również trwają do godziny 19. Jeśli chodzi o wybory uczniów, to one już są na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich. 40% uczniów wybrało liceum ogólnokształcące, 45% technikum, branżową szkołę w granicach 15% i ten trend utrzymuje się stale. Jeśli chodzi o liczbę uczniów w szkołach, to tak jak wspomniałam, prym wiedzie tutaj Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, który ma aż 1113 uczniów. Na drugim miejscu jest Centrum Kształcenia nr 2 w Wadowicach, 1053 uczniów. Najmniejszą naszą jednostką jest Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie, który w tym momencie ma 413 uczniów, a o dwóch uczniów wyprzedza go tylko Radocz. Jeśli chodzi o liczbę oddziałów, to najwięcej oddziałów ma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, 43, Centrum Kształcenia nr 1 w Wadowicach ma 39, najmniej oddziałów porówno ma Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie i Zespół Szkół w Radoczu, po 16 oddziałów. Jak Państwo wiecie, ze względu na sytuację polityczną, do naszych szkół uczęszczają również uczniowie z Ukrainy. Napływ tych uczniów zauważyliśmy już w marcu tego roku i naukę rozpoczęło w naszych szkołach 12 uczniów. W kwietniu było już 41 i ostatecznie według danych na sierpień 2022 mamy tych uczniów 19. Łącznie z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań z tymi uczniami otrzymaliśmy do końca sierpnia 235 847 zł. Jeśli chodzi o takie wskaźniki procentowe, średnia liczba uczniów na oddział wynosi w tym momencie 26,75. W zeszłym roku wynosiła 26,77 ucznia na oddział. Jeśli chodzi o nauczycieli, to prawie 71% nauczycieli to są nauczyciele dyplomowani, nauczyciele mianowani to jest 11,6%, natomiast już od 1 września nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy, jest to tak zwany nauczyciel początkujący, ich mamy łącznie 17,4%. Zdawalność egzaminów maturalnych. Maksymalne wyniki w tym roku osiągnęły w wysokości 91% miasto Kraków i powiat wielicki. Powiat wadowicki osiągnął 89%. Liczba uczniów kończących cykl edukacyjny w szkołach ponadpodstawowych. Najogólniej rzecz mówiąc, rozpoczęło naukę 1529 uczniów, a w tym roku, poprzedni rok szkolny ukończyło ich 1393. To jest o 142 uczniów mniej. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1029 uczniów i to było o 27 uczniów mniej niż ci, którzy ukończyli szkołę i mieli prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. Tutaj mam taką informację dotyczącą placówek niepublicznych. W nawiasach macie Państwo dane dotyczące liczby uczniów, słuchaczy, którzy ukończyli poprzedni rok szkolny, zakończyli naukę. Przed nawiasem liczba uczniów czy słuchaczy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości na zakończenie tego roku. I tak na przykład technikum w Andrychowie z 10 uczniów tylko 3 otrzymało świadectwo dojrzałości, LO w Andrychowie z 60 uczniów tylko 9, technikum w Wadowicach z 60 tylko 38, liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Wadowicach z 19,4, a w Jaszczurowej z 28 niestety nie. I tak tutaj zbiorowo przedstawiłam liczbę uczniów kończących cykl edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 21-22. W liceum rozpoczęło naukę 557 uczniów, nie ukończyło tylko 3.
nie dotarło do ostatniej klasy 13. W technikum 616 nie dotarło 104, a w branżowej szkole pierwszego stopnia nie dotarło 19. Być może zmienili szkołę bądź powtarzają klasę. Zarząd powiatu w roku szkolnym 2001-2022 łącznie wydatkował 5 332 444 zł na różnego rodzaju inwestycje i remonty. Z takich najważniejszych to jest to właśnie Akademickie Centrum Edukacyjne, w którym się obecnie znajdujemy, rozpoczęto budowę hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, halę sportową w pierwszym LO w Wadowicach, w Andrychowie, a także z takich istotniejszych to był remont drogi w zespole szkół nr 2 w Andrychowie. Otwarliśmy niedawno tutaj wojsko w zespole szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokładnie 2 dni temu, a także otwarliśmy wojsko w zespole szkół placowego światowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz przejdę do takiej części, w której przedstawię poszczególne szkoły i osiągnięcia uczniów tych szkół. Tutaj w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 1 w Andrychowie mamy finalistkę 13. Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Bydgoszczy, a także uczestniczkę wojewódzkiej 7. edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności i Wiedzy Prawnej Historii. Tutaj są uczestnicy i zdobywcy pierwszego i trzeciego miejsca w 18. edycji małopolskiego konkursu Stół Piękny na Myśl Przewodnia, Powrót do Natury Później na Stole. Uczeń tej szkoły zajął 2. miejsce w 6. Międzynarodowym Grand Prix Beskidu Karate Kyokushin. To są uczestnicy 4. edycji powiatowego interaktywnego konkursu języka angielskiego właśnie z Fischnerem pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Uczeń zajął 2. miejsce w 29. ogólnopolskiej olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia. Tam są uczestnicy, którzy zajęli pierwsze i trzecie miejsce w kraju w 8. edycji ogólnopolskiej olimpiady Mistrzostwa Szaradziarskie Zadania Ludzkie. Odbyły się również, uczestniczyli również w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzonego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Drużyna uczniów zajęła 2. miejsce. Tutaj mamy laureatkę 2. miejsca w konkursie Wnuczka wnuczek edukuje, babcia dziadek się stosuje. Konkurs fotograficzno-graficzny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego. 2. miejsce ucznia klasy 3. technikum informatycznego w konkursie redaktorskim z języka obcego. Konkurs odbył się w Andrychowie. 1. LO w Wadowicach. Finalista 51. olimpiady biologicznej. Laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Biuro Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Epizody z najnowszej historii Polski w Komisji. Sukces szkoły w konkursie o laupereskopu 2022. Pierwsze miejsce i tytuł laureata w konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej European Union Contest for Young Scientists oraz zdobycie nominacji do reprezentowania Polski w tych finałach w Lecie w Holandii w 2022 roku. Nagroda specjalna w finale 24. ogólnopolskiego konkursu. To są uczelnie. Pierwsze miejsce w konkursie Ekonom Power Strong Air. Mistrzowie w badmintonie w zawodach wojewódzkich. Sukcesy uczniów w konkursie 25. ogólnopolskiego przeglądu twórczości literackiej i młodzieżowej Lita. O, tutaj dziewczyny publicystki Peryskopu bezkonkurencyjne w kategorii dziennikarstwo i publicystyka w 42. festiwalu artystycznym Młodzieży. Centrum Zakształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Pierwsze miejsce w kategorii rysunek w ramach 42. Małopolskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży. Pierwsze i drugie miejsce indywidualne. Pierwsze i drugie miejsce w turnieju strzeleckim pod patronatem komendanta powiatowego Wadowica. W siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie odbył się 2. etap projektu Uczenie Szkoł o Finansach Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie zajęli 3. Uczennice z klasy 3 wygrały ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ekonomistów zajęła trzecie miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, a absolwent technikum budowlanego został finalistą 8. edycji ogólnopolskiego projektu Matura na 100% Krakowskiej Fundacji Zawsze Warto oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwsze liceum ogólnokształcące Bandyko. Finaliści i laureaci ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Ekoplaneta. Finalistki ogólnopolskiego konkursu smówczego. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim przeglądzie szekspirowskim w języku angielskim. Laureaci drugiego miejsca w ogólnopolskim przeglądzie szkolnych przedstawień anglojęzycznych mini blog za moralność pani Wózki po angielsku. Po lewej stronie laureaci i finaliści międzynarodowego ekumenicznego konkursu gminnego Jonasz, a po prawej laureaci ogólnopolskiego konkursu fizycznego Lwiątko 2021. Laureatka pierwszego miejsca międzynarodowego konkursu plastycznego Mieszkam w Beskida, a po prawej stronie laureatka trzeciego miejsca w wojewódzkiej licealiadzie młodzieży w Snowdonie. Zespół szkół nr 2 w Andrychowie. Uczniowie realizujący akcję Posprzątaj z nami na Polskę. Trzecie miejsce w konkursie hotelarsko-gastronomicznym. Pierwsze miejsce w konkursie Najsprawniejszy uczeń, zespół szkół imienia Henryka Walizy Brzydowskiej. Pierwsze i trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie stolarskim Brno 2022. Drugie miejsce w pierwszych mistrzostwach szkół średnich w pierwszej pomocy na Święcimiu. Trzecie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim z języka angielskiego. Zdjęcie z praktyk zawodowych słowackich stolarzy w szkole w 2020 roku. Zespół Szkół i Placówek Światowych w Krakowskiej. W 21. edycji powiatowego konkursu publicystycznego o laurach peryskopu w kategorii felieton uczniowie zdobyli 3 nagrody, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienie i nagrody specjalne. W międzynarodowych drużynowych zawodach strzeleckich dla młodzieży od Puchar Starostosowskiego oraz Puchar Zarządu Powiatowego Loki dwie drużyny męskie zajęły pierwsze i drugie miejsce. Drużyna żeńska zajęła trzecie miejsce. W powiatowych sztafetowych biegach przełajowych zwyciężyły reprezentacje dziewcząt i chłopców tejże szkoły. Tym samym obie drużyny awansowały do zawodów wojewódzkich. Zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy w małopolskich jesiennych biegach przełajowych Zrzeszenia LZZ i Szkół Rolniczych uczniowie zdobyli tytuł mistrza wojewódzkiego. W kategorii chłopcy starsi. Wywalczyli drugie miejsce w kategorii chłopcy starsi oraz zajęli trzecie miejsce w kategorii chłopcy młodsi. Uczennica klasy trzeciej technikum logistyki już po raz drugi otrzymała wyróżnienie w prestiżowym powiatowym konkursie publicystycznym o laurach peryskopu. Drużyna w badmintonie zdobyła drugie miejsce w licealiadzie powiatowego, a uczeń z klasy drugiej technikum grafiki i poligrafii cyfrowej zajął trzecie miejsce ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Lotnictwa Łukasiewicz pod tytułem Podniebny wernisaż w kategorii dla najlepszej pracy wykonanej techniką komputerową. Otrzymał również stypendium Rady Powiatu Wojewódzkiego za rok szkolny 2021-2022. Tutaj po lewej stronie mamy uczennice, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2020-2021, a po prawej dwie uczennice, które otrzymały złoty indeks Akademii WSP za osiągnięcia w nauce. Chciałam również zauważyć, że wszystkie nasze szkoły podpisały z Akademią WSP umowę na możliwość zdobycia przez indeksu, złoty indeks. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kalwarii Brzydowskiej. Natalia Wąsik otrzymała wyróżnienie w przeglądzie poezji religijnej recytowanej w kategorii Młodzież Specjalnych Środków Szkolno-Wychowawczych podczas 25 dni papieskich w Kalwarii Zebrzydowskiej. Karol z 6 klasy uczestniczył w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 25 dni papieskich. Przygotował pracę plastyczną pod tytułem Papież podróżował do nas, aby ogłosić dobrą nowinę. Uczestniczy konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 25 dni papieskich. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zdobywca dwóch brązowych medali w pływaniu w 12 ogólnopolskich igrzyskach olimpiad specjalnych w Rybniku w 2020 roku. Laureatka 6
liczne medale w kolarstwie w 12 ogólnopolskich letnich igrzyskach olimpijskich specjalnych w Poznaniu. Uczestnicy drugich igrzysk wspinaczkowych w Krakowie. Uczennica Kamila została zwycięzczynią, a uczeń Tomasz zdobył srebrny medal w kategorii mężczyzn w drugich igrzyskach wspinaczkowych w Krakowie w 2020 roku. Tutaj złoty medal w sztafecie 4x100 metrów w 12 ogólnopolskich letnich igrzyskach olimpijskich specjalnych w Kielcach w tym roku. Tu są uczestnicy 12 ogólnopolskich letnich igrzysk olimpijskich specjalnych, tutaj stanął prezydentom w Kielcach 2020 roku. Zespół szkół specjalnych w Karolicach, pierwsze miejsce w 11 Beskidzkim Regionalnym Meetingu Pływackim Olimpiad Specjalnych na basenie Tropik w Bielsku Białym. Trzecie miejsce w 21 edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego na ratunek dzików. Laureat uczestniczy Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego na ratunek dzików. Laureat 22 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Przyszłość Ludzkości w Dziechowskiej Rodziny. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko. Dziękujemy bardzo Pani Kierownik. Myślę, że teraz ogląd o naszych szkołach mamy większy i tu już dziękuję wszystkim Państwu za to, że Wasze szkoły tak pięknie nas promują, reprezentują na forach nie tylko wojewódzkich, ale także i ogólnopolskich i międzynarodowych. Tak trzymać, proszę Państwa, dziękujemy pięknie i prosimy o jeszcze na przyszłe lata. Kolejny punkt naszej dzisiejszej sesji to informacja o realizacji projektu LIFE IP Eko Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, jest to działalność, która jest bardzo ważna dla przyszłości naszej, dla przyszłości naszych dzieci i wnuków. A zaczyna się gdzie? Najczęściej właśnie przez działalność poszczególnych szkół, drobnych, ale i bardzo ważnych dla środowiska działania. Dlatego bardzo proszę panią doradcę do spraw klimatu i środowiska, panią Bernadetę Brusik, o przedstawienie nam działania tej naszej komórki. Bardzo proszę. Przewodnicząca, szanowni goście, bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w dzisiejszej uroczystej sesji Rady Powiatu. Chciałam Państwu pokrótce przedstawić działania i założenia projektu LIFE IP Eko Małopolska oraz przedstawić działania, które już Powiat Wadowicki zrobił w pierwszej fazie. Zacznijmy od początku. W czerwcu 2001 roku Powiat Wadowicki podpisał umowę o współpracy partnerskiej z województwem małopolskim na realizację projektu LIFE IP Eko Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii województwa małopolskiego. Głównym celem projektu jest wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego, promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienie szerokiego wsparcia i zaangażowania we wdrażaniu działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu. Partnerami projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Miasto Kraków, Tarnów, Nowy Sącz i 18 powiatów należących do województwa małopolskiego. Budżet projektu to około 70 milionów złotych, z czego 60% to środki pozyskane z projektu LIFE w Unii Europejskiej, 35% to środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 5% to wkład własny powiatu. Dla powiatu wadowickiego przeznaczono, przewidziano ponad milion złotych. Czas trwania projektu to mieści się w latach 2021-2030.
30. Powiat wadowicki w listopadzie ubiegłego roku pierwszą akcją promocyjną pod hasłem Drzewo dla powiatu zasadził sadzonkę dębu błotnego przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Przedstawię Państwu pokrótce działania, jakie należą do powiatu w pierwszej fazie. To zatrudnienie doradcy do spraw klimatu i środowiska, przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, organizowanie wydarzeń dla mieszkańców powiatu, przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych, przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz opracowanie opinii eksperckich. Pierwszą dużą kampanią, którą powiat wadowicki zrealizował, była kampania pod nazwą Małopolskie Dni dla Klimatu. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu wadowickiego na problem postępujących zmian klimatu oraz konieczność adaptacji do nich. Podczas wydarzenia zorganizowanego w Wadowicach przy Starostwie Powiatowym pod nazwą Posadź drzewo od powiatu dla dobra klimatu na specjalnie przygotowanym stanowisku przy budynku starostwa mieszkańcom został przybliżony temat postępujących zmian klimatu. Każdy zainteresowany, który odwiedził nas tego dnia, otrzymał sadzonkę drzewa lub krzewu do posadzenia u siebie w ogródku oraz materiały edukacyjne. Rozdaliśmy ponad 1300 sztuk sadzonek drzewa rodzimego, takiego jak brzoza, bóg, dąb, grab oraz krzewy. W ramach kampanii zorganizowaliśmy również wraz z Urzędem Miejskim w Andrychowie i Nadleśnictwem Andrychów akcję sadzenia drzew na Pańskiej Górze w Andrychowie. Posadziliśmy wówczas ponad 100 sadzonek drzew. W ramach kampanii zorganizowaliśmy również cykl lekcji edukacyjnych, prelekcji, różnego rodzaju zajęć edukacyjnych w szkołach zarówno ponadpodstawowych, jak i podstawowych z terenu powiatu wadowickiego. Panowie leśnicy z Nadleśnictwa Andrychów przedstawiali uczniom rolę drzew, jaką pełnią w walce ze zmianami klimatu. Obecnie realizujemy dwie kampanie. Jedna z nich dotyczy odnawialnych źródeł energii, w której chcemy zapoznać mieszkańców naszego powiatu z możliwością uzyskania dofinansowań w ramach programów, jakie oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach kampanii przeprowadziliśmy cykl spotkań dla mieszkańców powiatu wadowickiego w gminach. W spotkaniach brał udział ekspert, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spotkania dotyczyły źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Przeprowadziliśmy również kampanię informacyjną w internecie poprzez publikację artykułów przedstawiających możliwości dofinansowań. W celu dotarcia do szerszej grupy odbiorców główne założenia i cele kampanii omówiliśmy z doradcą energetycznym podczas audycji w lokalnym Radiu Andrychów. Odnawialne źródła energii jest tym tematem bardzo ważnym i bardzo na czasie, dlatego w ramach kampanii powiat zorganizował również szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach z zakresu instalacji fotowoltaicznych i gaszenia pożarów tych instalacji. Szkolenie składało się z dwóch części, z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omówiono budowę instalacji fotowoltaicznych, zagrożenia, jakie mogą występować w ich obrębie, w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzać działania ratownicze, a także wpływ tego zdarzenia na środowisko naturalne. Zdobytą wiedzę uczestnicy warsztatów mogli później sprawdzić na zajęciach praktycznych, które odbywały się w terenie. Podczas zajęć praktycznych funkcjonariusze zapoznali się również z
zasadami działania pojazdów elektrycznych i w jaki sposób je uruchomić skutecznie. Kolejną kampanią, którą realizujemy, jest to kampania Przeciwdziałanie suszy i powodzi, zbiornik wodny Świnna Poręba. Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu wadowickiego na rolę, jaką pełni zbiornik w walce ze zmianami klimatu, w tym przeciwdziałanie suszy i ochronie przeciwpowodziowej. Kampania miała na celu ukazanie, jak ważną rolę pełni woda w życiu człowieka, jak i w środowisku. W ramach kampanii zorganizowaliśmy dwa wydarzenia, w których wzięli udział seniorzy z domu seniora w Świnnej Porębie oraz uczniowie szkół podstawowych. Podczas tych wydarzeń uczestnicy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z policjantami, którzy pełnią służbę na terenie zbiornika. Dowiedzieli się, na czym polega ich praca, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a także jak udzielać pierwszej pomocy osobie tonącej. Podczas akcji uczestnicy mogli również zobaczyć, jak wygląda sztolnia i przejść się po koronie zapory, podczas której dowiedzieli się, jak ważną rolę pełni zbiornik wodny. Powiat wadowicki realizuje szereg zadań, działań, które wynikają z realizacji projektu. Są to między innymi również wydarzenia. Jak co roku województwo małopolskie, w tym roku także powiat wadowicki, włączył się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia. Jest to wydarzenie, które poświęcone jest w całości ochronie środowiska. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem Ostatni dzwonek dla klimatu. W ramach obchodów powiat wadowicki zorganizował piknik edukacyjny na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w Zagórniku, w której wzięli udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznego w Wadowicach oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych również z Wadowic. Przeprowadziliśmy również lekcję edukacyjną w terenie, w której wzięli udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tutaj edukacja była połączona z zabawą. Chcąc dotrzeć do jak największej grupy naszych mieszkańców, staramy się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. I dlatego Wydział Środowiska dołączył do wydarzenia o charakterze sportowym, które miało miejsce w Inwałdzie, w Minizo, Kucyk. I w pięknych okolicznościach przyrody, na specjalnie przygotowanym stanowisku, doradca do spraw klimatu i specjalista z Wydziału Środowiska udzielali informacji o ochronie klimatu, jakie następują przyczynach i adaptacji do zmian klimatu. Planując różnego rodzaju wydarzenia, nie zapominamy o naszej młodzieży, która jest naszą przyszłością. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego bardzo licznie wzięli udział w projekcie Akademia Klimatu Eko Małopolska, które odbyło się w kinie Centrum w Wadowicach. Uczniów było bardzo dużo, bardzo aktywnie brali udział w projekcie. Akademia Klimatu to wyjątkowy projekt edukacyjno-kulturalny, który łączy wiedzę z zakresu ochrony środowiska z pokazem filmowym najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. Udział w takim projekcie pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz poznać politykę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu obserwowanym w ostatnim czasie. W ramach działań wynikających z realizacji projektu przeprowadziliśmy lekcje edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego. Obecnie zrealizowaliśmy 4 takie lekcje edukacyjne. Podczas każdej lekcji szkole zostają przekazane stacje do segregacji odpadów. Udało nam się przekazać do tej pory 11 takich stacji. W najbliższej przyszłości planujemy wybrać się do pozostałych szkół również z takimi stacjami. We wrześniu powiat wadowicki ogłosił konkurs ekologiczny dla szkół ponadpodstawowych pod nazwą Ekoakcja z
zbiórka makulatury, w którym do wygrania były cenne nagrody w postaci oczyszczaczy powietrza, które tutaj znajdują się za mną. Celem akcji było kreowanie wśród młodzieży prawidłowej postawy w zakresie gospodarowania odpadami, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania w domu, w szkole, w najbliższym otoczeniu. Akcja miała na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką makulatury. Do konkursu zgłosiło się 8 szkół z terenu powiatu wadowickiego. Zgodnie z harmonogramem pod każdą szkołę zostały podstawione kontenery do składowania surowca. Kontenery zostały udostępnione przez firmę Fabryka Papieru i Tektury z Beskidy z Wadowic. Bardzo dziękujemy za włączenie się w akcję. Udało nam się zebrać 12 120 kg makulatury. Zbiórka objęła, tak jak już wspomniałam, 8 szkół i 5 469 uczniów. Dlatego komisja postanowiła wyróżnić i nagrodzić 4 szkoły, które zebrały największą ilość makulatury i przekazać wszystkim 4 szkołom oczyszczacze powietrza. Zapraszam panią przewodniczącą, pana starostę o wręczenie dyplomów i gratulacje dla dyrektorów szkół. Myślę, że oczyszczacze powietrza ze względu na gabaryty zostaną dostarczone państwu w późniejszym terminie. Pierwsze miejsce zdobyło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Zapraszam pana dyrektora. Szkole udało się zebrać 2520 kg makulatur. Bardzo proszę tutaj dostać. Drugie miejsce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Zapraszam pana dyrektora. Szkole udało się zebrać 3220 kg. Chciałabym tylko dodać, że ta ogólna suma zebranej makulatury była dzielona przez ilość uczniów danej szkoły. Trzecie miejsce to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. Zapraszam panią dyrektor. Czwarte miejsce, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radoczy. Zapraszam pana dyrektora. Ja chciałem przekazać, że inicjatorkami przedsięwzięcia są panie, które się opiekują wolontariatem. To jest pani magister Dagmara Baca i pani magister Bożena Pająk. Ja zapraszam tutaj te panie do siebie. Bardzo proszę. Dziękuję. Zapraszamy. W tym miejscu chciałam jeszcze zaprosić tutaj do siebie pana prezesa zarządu, pana Beniamina Szczura, prezesa Fabryki Papieru i Tektury Beskidy, o wręczenie specjalnej nagrody ufundowanej przez firmę Beskidy. Jest to nagroda, która trafia na ręce pana dyrektora zespołu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Andrychowa, jako że zdobyliście największą ilość makulatury. Zabierze pan kilka słów, chciałby pan. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w takiej inicjatywie, ponieważ to jest najlepszy system, gdzie możemy pozyskiwać surowiec do produkcji tektury, więc cieszę się, że daliśmy drugie życie tym odpadom. A dla nas oczywiście to jest surowiec do produkcji wykorzystywany każdego miesiąca, ponad 1000 ton makulatury przerabiamy miesięcznie, więc oby więcej takich zbiórek i gratulacje. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. Wszystkim, którzy brali udział w akcji, bardzo dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach, które będziemy organizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie Pani za to, że dowiedzieliśmy się, że nasz powiat także bardzo czynnie włącza się w działalność eko, propaguje wśród młodzieży, która te nawyki na pewno przekazuje swoim środowiskom, a jeszcze dla szkół także są nagrody. Bardzo nam miło było posłuchać o tej działalności. Myślę, że mamy jeszcze parę lat, bo ten projekt jeszcze będzie trwał i za rok zapewne kolejne szkoły włączą się w działalność ekologiczną. Szanowni Państwo, kolejny punkt to mam zawód, mam możliwości. Informacje o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zapraszam Panią Anię Szewczyk, szefową od zdobywania pieniędzy dla szkół, możliwości dla uczniów, praktyk, jakże szerokiego spektrum nowinek, które możemy przekazać naszym uczniom i w których mogą oni brać udział. Bardzo proszę Pani Aniu o prelekcję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni, Drodzy Dyrektorzy Szkół, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Goście. Przygotowaliśmy taką prezentację, która jakby jest kwintesencją tego, co się dzieje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Muszę wyjaśnić, ponieważ wiele osób zadaje mi pytanie, jesteśmy w 2022 roku, dlaczego jest program 2020, taka data. Pierwszy okres programowania środków unijnych w zakresie edukacji to były lata 2007-2013. Ten okres został wydłużony do roku 2015, rok przerwy i kolejny okres programowania zaczął się tak naprawdę dopiero w 2017 roku. Teoretycznie on się miał skończyć w 2020 roku, ale ze względu na znaczne środki finansowe jest dalej realizowany aż do 2023 roku. Najśmieszniejsze jest to, że w tej chwili będziemy się już posługiwać nowym programem regionalnym, który cofa nas o rok, a więc program operacyjny w latach 2021-2027. Więc stąd właśnie ta różnica jest. Czyli my dalej działamy w zakresie tego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Projekty edukacyjne realizujemy teraz od 2020 roku do roku 2023. Ja powiem tak króciutko jedno zdanie. Zaczęliśmy w 2010 rokiem modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Byliśmy również wtedy partnerem dla województwa. Przeznaczyliśmy wtedy na tak zwane miękkie wsparcie, na kursy, staże zawodowe ponad 7 200 000 zł. Kolejny okres to był 2017-2020, kwota ponad 15 milionów. W tej chwili mamy ponad 16 milionów, które staramy się mimo pandemii i różnych trudności, zawirowań wydać zgodnie z przeznaczeniem. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów, ale nie tylko, jak również doskonalenie zawodowe nauczycieli, udział uczniów w stażach, w doradztwie zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, do egzaminów zawodowych. No i co najważniejsze też dla dyrektorów, modernizacja bazy i zakup pomocy dydaktycznej. Nie będę się powtarzać, bo jeżeli chodzi o kursy, to będziemy w dalszej części przyglądać się, ale co jest ważną rzeczą w tych projektach, to jest utworzenie rady programowej w każdej szkole, która realizuje taki projekt. Oczywiście wiele było głosów, a ta rada, no takie ciało doradcze, czy ono ma sens i tak dalej. Natomiast w tej radzie programowej uczestniczą nie tylko dyrektorzy szkół, uczestniczą nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi, ale co najważniejsze, pracodawcy.
czyli często są to osoby delegowane z różnych zakładów pracy, ale też rodzice, mamy też przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy czy innych instytucji, które działają na rzecz oświaty. I zaczniemy od tej szkoły. Projekt nazywa się Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2. I jest to branża turystyczno-gastronomiczna. Ponad 4 miliony złotych wartość unijnego dofinansowania, mówię unijnego, bo do tego jest jeszcze budżet państwa, 5%, to jest ponad 3,5 miliona złotych. Uroczyste otwarcie pracowni. Tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę to, że udało się pozyskać znowu kolejne tak wielkie środki, to ogromna zasługa dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, no wręcz całego zespołu szkolnego, łącznie z naszym biurem projektu, dlatego że no, my dla nich jesteśmy po prostu tylko jakby przekazicielem tych pomysłów, które rodzą się w szkołach. Oczywiście ważne znaczenie również miał udział przedsiębiorców w tych przedsięwzięciach. Tu jest właśnie kolejna i co w tej szkole zostało zrobione. Państwo zaraz pokażę zdjęcia. Na samym dole była stacja trawo. Taka ruina, nieciekawe pomieszczenia, które pani dyrektor Satława miała pomysł, żeby te pomieszczenia zaadoptować na pracownię cukierniczą. No wyglądało to dość dramatycznie, no ale po prostu się udało. Jesteśmy już w tej pracowni cukierniczej z wyposażeniem. No mam nadzieję, pani dyrektor Nowa powiedziała, że już ma tak dość sprzętu, że faktycznie nie ma go już gdzie wsadzić, gdyby był nowy. Także faktycznie ogromne środki finansowe, które z poprzedniego okresu były wydane na warsztaty, które mieszczą się na dole oraz pracownię gastronomiczną. W tej chwili mamy pracownię cukierniczą. Pomysł też zrodził się między innymi ze spotkań z przedsiębiorcami, którzy mówili, że oprócz tej gastronomii, no to jednak tych cukierników w naszym powiecie mamy dosyć sporo i warto by było kupić taki sprzęt dla właśnie pracowni cukierniczej. No i piec do pizzy to też pomysł pracodawców, którzy na spotkaniach Rady Branżowej stwierdzili, że no mimo wszystko tych pizzerni się otwiera dosyć dużo i warto by było prowadzić szkolenia w szkole, aby przygotowywać już młodzież do pracy w przedsiębiorstwie. No i oczywiście wyposażenie, no każdy z nas może pomarzyć w domu na taki sprzęt. Pani dyrektor jeszcze jak była kierownikiem, to tutaj zrobiliśmy zdjęcia pani kierownik i dzisiaj już pani dyrektor można powiedzieć, że jest taką dobrą gospodynią całości. No i piękna pracownia i oprócz tej pracowni cukierniczej to mamy też pracownię hotelarską. Tutaj był troszkę remont pomieszczenia sali dydaktycznej wraz z zapleczem. Udało się taką recepcję hotelarską wygospodarować. Wspaniałe pomysły nauczycieli tej szkoły. No i oczywiście do tego też zestawy komputerowe. No i kursy zawodowe, jak Państwo widzicie, ja nie będę czytać, mamy ich ogromną rzeszę. W tym nowym programowaniu możliwe było prowadzenie kursów przez nauczycieli. To jest ogromna wartość dodana tych projektów, ponieważ w każdej szkole nauczyciele zgodnie z nauczanym zawodem mogą na podstawie prowadzonej rekrutacji realizować dodatkowe szkolenia dla własnych uczniów, poszerzać ich wiedzę i umiejętności. Oczywiście wszystkie te kursy, które są realizowane przez nauczycieli, wychodzą poza podstawę programową. No i oczywiście kursy zewnętrzne, standardowe dla każdego zawodu, dla każdej branży, podobne, operator dronu, kurs barmański cieszy się ogromną popularnością. Dzisiaj się też dowiedziałam, że właśnie nowa rekrutacja to ponad 60-70 osób corocznie z jednej szkoły. I do tej pory w tym projekcie wzięło udział w samych kursach ponad 750.
to jest, to mówię, to jest o jednej uczniów. To jest ogromna, ogromna ilość. Kurs obsługi kasy fiskalnej, profesjonalnej obsługi recepcji, sporządzania pierogów azjatyckich, kurs produkcji lodów. Mieliśmy okazję zadegustować kiedyś właśnie takich działań dzieł tworzonych przez uczniów na takim kursie. Kurs picermena. Inne działania, które realizowane. Zajęcia przygotowawcze z matematyki, biologii, z języka obcego, zajęcia z doradztwa zawodowego. Nową rzeczą, która pojawiła się w tym okresie programowania, to są stypendia dla uczniów zdolnych. Państwo pamiętacie, przyjmowaliście na sesji regulamin takich stypendiów i tak dalej. Co roku w tej szkole 15 uczniów, a zrekrutowanych jest chyba było ponad 30, ma możliwość otrzymania stypendium. Nie jest to mała kwota, jest to kwota miesięcznie 300 zł, rocznie 3000. Uczniowie mogą wydać te pieniążki na pomoc dydaktyczną. Mogą to być komputery, laptopy, a jeżeli uczeń ma jakiekolwiek schorzenia, mogą to być nawet okulary korekcyjne i tak dalej. No i oczywiście dodatkowymi zajęciami jest rozwój kompetencji dla kadry pedagogicznej. Akurat w tej szkole nauczyciele również korzystają ze studiów podyplomowych, ze staży, kursów dla nauczycieli. One są refundowane 100%. No i tu mamy zajęcia już te, które mamy z doradztwa zawodowego, przygotowujących do matury i staże u przedsiębiorców. Staże u przedsiębiorców, tak średnio na szkołę to jest około 100 uczniów co roku przystępuje w każdym centrum do stażu, w niektórych szkołach troszkę więcej. Ale od początku realizacji projektu tutaj ponad 200 osób miało staż u przedsiębiorców. Staże odbywają się najczęściej w okresie wakacji. Każdy uczeń po zrealizowaniu pełnego stażu, a więc w wymiarze 150 godzin, otrzymuje 2200. To jest bez podatku, to jest czysty pieniądz, który trafia do ucznia. Natomiast też w tym projekcie jakby zobligowaliśmy przedsiębiorców do wniesienia wkładu własnego w wysokości 250 zł. Co to oznacza? Że pracodawca, przyjmując ucznia na staż, musi mu zapewnić odzież ochronną, środki czystości, wyposażyć stanowisko pracy. Czyli w branży gastronomicznej to wiadomo, że te koszty niejednokrotnie czy w elektronicznej przekraczają te 250 zł. Ale jest to taki wkład rzeczowy pracodawcy. No tutaj nie będę już czytać, z iloma przedsiębiorcami szkoła współpracuje, bo naprawdę to jest w tej chwili, nie wiem, ale na pewno dobrze ponad 50 tych pracodawców już mamy na liście. Tutaj jak wcześniej powiedziałam o tym stypendium stażowe, ale co jest też ciekawe w tych stażach, uczeń dostaje maksymalnie 500 zł za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca stażu i z powrotem. Średnio nam wychodzi tak 250 na ucznia, w zależności gdzie uczeń odbywa staż. Wystarczy wypełnić wniosek, przynieść stosowne dokumenty, podpisać się i wtedy te pieniądze są przelewane na konto ucznia. Pracodawcy oprócz tego, że wnoszą wkład własny, mogą również ubiegać się o refundację kosztów opiekuna. Jeżeli pracodawca powierza opiekunowi kilku uczniów, może on go nawet delegować na cały etat, ale tylko w tym wymiarze 150 godzin. Maksymalnie na jednego ucznia to jest 1600 zł, taki mamy budżet w tym roku, natomiast różnie to jest. Czasem jest to 5000 maksymalnie na jednego opiekuna, ale pod warunkiem, że ma minimum 3-4, maksymalnie może mieć 6 uczniów. No, współpraca z pracodawcami to są tylko nieliczna grupa tych, którzy najbardziej współpracują z centrum. No i oczywiście to, co wcześniej powiedziałam, posiedzenia Rady Programowej, spotykaliśmy się nawet w okresie pandemii, bo wiele spraw było naprawdę ważnych, ponieważ pracodawcy również wspólnie z nauczycielami kształcenia zawodowego przygotowują programy stażu, jak również też zwracamy się wiele razy do pracodawców o pomoc, aby nam
podpowiedzieli, jak określić tematykę na danych kursach, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby te kursy faktycznie były jak najbardziej pomocne w przyszłości. My mamy drugą szkołę, Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Dwójka, tu jest ponad 4 miliony złotych. Szkoła w poprzedniej edycji miała dobrze ponad 5 milionów złotych, teraz troszeczkę mniej. Dofinansowanie ponad 3 miliony 600. No i oczywiście wyposażenie, znowu wyposażenie warsztatów szkolnych, modernizacja, 214 tysięcy ponad to był sam remont warsztatów, no i mnóstwo zakupów do nowej pracowni obróbki ręcznej i do pracowni elektryczno-elektronicznej i informatycznej. Same pomoce dydaktyczne to tutaj blisko 300 tysięcy. No i wyremontowana pracownia elektroniki i wyposażenie. To jest w tej chwili najnowszy sprzęt, który zakupiliśmy i to są maszyny naprawdę no, na sporą sumę pieniędzy. Oczywiście te pomysły, co kupić, padały z szkół, propozycji dyrekcji, propozycji nauczycieli przedmiotów zawodowych. No i tutaj kursy, oczywiście w każdym centrum te kursy są dostosowane jakby do zawodów, w których szkoła kształci. Są to kurs programowania, drukowania 3D i tak dalej, no ale te ogólnodostępne, no tutaj są takie w tej szkole kursy przede wszystkim twarde, o których mówimy B, T, wózki jezdniowe, operator suwnicy, kurs spawania, Mac, TIG, Seposki, Photoshop, także dostosowane w każdym centrum do możliwości uczniów. No tutaj właśnie chodzi przede wszystkim o kwalifikacje. Nawet kurs pierwszej pomocy, któremu uczestniczyły nawet uczniowie z liceum w Kalwarii, również to był kurs certyfikowany, kwalifikacyjny. Jeszcze nie dodałam na początku, że w tym okresie programowania dzięki staraniom pani dyrektor Satławy, która była ze mną na spotkaniu w Krakowie z komisarzami Unii Europejskiej, mocno apelowaliśmy, aby te projekty również mogły objąć uczniów liceów ogólnokształcących, bo tutaj pracodawcy zgłaszali, że powinny te projekty również udostępnić taką możliwość poszerzenia chętnych uczniów z liceum. Natomiast wygląda to w ten sposób, że w pierwszej kolejności rekrutują się uczniowie technikum i branżowej szkoły, no bo takie są zapisy wytycznych, natomiast w przypadku wolnych miejsc mogą również brać udział uczniowie liceum, ale dotyczy to tylko i wyłącznie centrum. No więc tutaj akurat się udało, uczniowie z liceum mogli te zajęcia odbyć. No i mnóstwo kursów wewnętrznych prowadzonych przez specjalistów, dobrych nauczycieli ze szkoły, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, także tych zajęć naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. I myślę, że ten sprzęt, który jest zakupiony, również będzie im służył. Tutaj też w tym roku 70 umów z uczniami, w poprzednim roku było około ponad 100, dobrze ponad 100, 29 porozumień z przedsiębiorcami, no i nie będę się powtarzał, w tej szkole ponad 170 uczniów również w tych stażach uczestniczy. To są zdjęcia ze staży realizowanych w różnych miejscach naszego powiatu. No i oczywiście to samo, zajęcia dodatkowe również w tym centrum są prowadzone. No i oczywiście spotkania Rady Programowej CKZ, żywe dyskusje przedsiębiorców z nauczycielami i to jest bardzo, te spotkania naprawdę nam jako urzędnikom dają bardzo wiele, bo w jakiś inny troszeczkę sposób patrzymy na kształcenie młodego człowieka, na to, co przygotowujemy, te wszystkie dokumenty, które są niezbędne, co powinno się znaleźć w poszczególnych dziedzinach, jeżeli chodzi o wsparcie. No i też mnóstwo firm współpracujących. I przechodzimy już do Andrychowa. No tym razem Andrychów dostał największą pulę, bo blisko 5 milionów złotych. Całkowita wartość projektu. Było uroczyste otwarcie.
ale też podpisywanie porozumienia partnerskiego z firmami. No i tutaj też, jak Państwo pamiętają, wyremontowano elewację, okna o całej ulicy Włókniarzy. I tutaj muszę przyznać, że w każdym tym projekcie prawie Zarząd Powiatu dokłada środki finansowe do remontu, no bo koszty idą w górę i niestety nie nasze środki, które są przeznaczone samych projektów, nie wystarczyłyby na pokrycie całości. Dlatego akurat w przypadku tej inwestycji tu nad blisko 600 czy około 600 tysięcy złotych budżet Zarząd Powiatu w Wadowicach wyasygnował, aby dołożyć do naszych niecałe 300 tysięcy i przeprowadzić elewację, remont elewacji, wymianę wszystkich okien od strony ulicy Włókniarzy. Tutaj Państwo macie stare okna, no dramatyczne. Kiedyś byłam w szkole, to faktycznie szyby popękane, no strach było pracować. Natomiast tu już w trakcie remontu, tu już mamy po wymianie, no i teraz już cały ten kompleks z tej strony wygląda zupełnie inaczej. No i to się też wiąże, oprócz estetyki, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo faktycznie było pod wielkim znakiem zapytania. Również zostały wyremontowane sanitariaty, dostosowane do osób niepełnosprawnych. No i tu mamy takie niezbyt ciekawe zdjęcie, ale to jest wyremontowana pracownia. Zdjęcie takie wyszło bardzo, bardzo ciemne, ale to już jest ta sama pracownia, w której została zakupiona obrabiarka CNC. Ta obrabiarka kosztuje blisko 300 tysięcy złotych i faktycznie jest to, wydaje mi się, no taki najbardziej nowoczesny sprzęt, który w tej chwili w szkole istnieje. Nauczyciel, który pokazywał nam te wyroby, które tam tworzono w trakcie otwarcia, powiedział tak: w najśmielszych snach nie śniło mi się, że będę na takich maszynach mógł uczyć w szkole. Także powiedział tak, że tylko ogranicza ich fantazja. Więc to faktycznie, no, bardzo miło słuchać takich rzeczy. To się działo na naszych oczach, wyprodukowano z metalu, z napisami taki gadżecik. No i drukarki 3D, no w tej chwili to już jest nieodłączny element. Ale też robiliśmy zakupy do pracowni ekonomiki transportu, palety, wózki widłowe. Państwo mieli okazję zobaczyć na żywo działanie tych wszystkich mechanizmów. Natomiast tutaj też w centrum odbyła się Regionalna Rada Branżowa, bo oprócz tego, że są rady branżowe w centrach, w szkołach, które realizują projekty, Urząd Marszałkowski dwa razy do roku organizuje regionalne rady branżowe w terenie i to są regionalne rady poświęcone danej branży. Pana dyrektora była to rada w branży administracyjno-usługowej. No i kursy zawodowe. Tutaj też te kursy są dostosowane do możliwości szkoły, do zapotrzebowania związane przede wszystkim z transportem, z logistyką. Blisko 300 tysięcy uczniów w ostatnim roku wzięło udział. Kursy twarde, operator koparki, wózki widłowe, cieszący się też popularnością kurs kosmetyczny i wizażu ze stylizacją paznokci, kurs baristy, w tej chwili kurs baristy i kurs pizzermana, mamy kursy kwalifikacyjne, także uczniowie po ukończeniu tego kursu, zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikat kwalifikacji. No, kursy realizowane przez nauczycieli w szkole, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia przygotowawcze do matury. I Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria dołączyła do grona tych szkół, które realizują projekt. Projekt ponad 3 miliony złotych i otwarcie pracowni. Planowaliśmy troszkę inaczej, ale pan dyrektor zdecydował, że robimy nie na warsztatach, robimy w szkole, bo na warsztatach z uwagi na konserwatora zabytków pewnych prac nie mogliśmy wykonywać. W związku z tym wyremontowaliśmy 3 pomieszczenia szkoły i utworzyliśmy 3 pracownie. No i tutaj było uroczyste oczywiście otwarcie i wystawa prac uczniowskich. Naprawdę, no jesteśmy też w
pod ogromnym wrażeniem tego, co się dzieje w szkole, jeżeli chodzi o stolarstwo. No i remont sal dydaktycznych. No państwo widzicie, że no nie wyglądało to fajnie. No oczywiście to było w trakcie prac też, ale te klasy były, ja powiedziałabym, brzydkie. I sale po remoncie już zupełnie inaczej wyglądają. No i mamy już teraz sprzęt, ławeczki, stoliczki, pełne wyposażenie i takie maszyny, oklejniarkę, ploter, wyposażenie pracowni dla technika reklamy i technika fotografii multimediów. No i kursy, nie będę się powtarzać, kursy również dostosowane do szkoły. Takim ciekawym kursem jest kurs operatora drona, który cieszy się dosyć dużą popularnością, ponieważ uczniowie otrzymują tak samo certyfikat kwalifikacyjny. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje takie kwalifikacje w zależności od jaki tam stopień się osiąga w tym kursie. No kurs barmański. Kurs barmański jest tak samo certyfikowany, kwalifikowany. Tutaj już mamy konkretne kursy prowadzone przez nauczycieli, bardzo ciekawe, bardzo fajne, kurs grafiki komputerowej, no i inne działania, które były, tu mamy już staże u pracodawców, w zakładach pracy, także w różnych miejscach uczniowie i działalność rady programowej. Na podsumowanie, mamy wskaźniki. Wskaźniki to jest ilość osób, które przeszły odpowiednie zadania, wsparcie realizowane w projektach. W doradztwie zawodowym uczestniczyło łącznie 309 uczniów, w zajęciach przygotowawczych do matury 554, stypendia otrzymało 122 uczniów. Staże zawodowe u przedsiębiorców zrealizowało 743 uczniów. Ogólnie w kursach wzięło udział ponad 2300 uczniów uzyskując kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, a doskonalenie zawodowe odbyło 53 nauczycieli. Jakie są efekty? Przede wszystkim staramy się stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy, bo głównie o to chodziło, żeby nie było tak dużego przeskoku między tym, co ma szkoła na wyposażeniu, a tym, co znajduje się w zakładach. Płynne przejście z nauki do pracy zawodowej, a poprzez udział w kursach, poprzez kwalifikacje, kompetencje, również większa mobilność na rynku pracy. Dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz dodatkowe kompetencje i kwalifikacje nauczycieli. Co jeszcze, w jakich działaniach jeszcze działamy? Mamy 10. oś priorytetową, bo wokół niej się cały czas kręcimy. Rozwój kształcenia ogólnego. Tutaj mamy Małopolską Chmurę Edukacyjną realizowaną przez Liceum w Andrychowie. W zeszłym roku to był projekt za 15 tysięcy złotych, w tym roku ponad 50 tysięcy złotych. W ramach tarczy antykryzysowej jeszcze nie mamy środków na koncie, ale umowa do nas dotarła dzisiaj. 90 tysięcy złotych to jest tak zwana szkoła modelowa. Przez to, że Liceum w Andrychowie realizowało chmurę, w związku z tym miało możliwość ubiegania się o dodatkowe doposażenie. Mamy grant numer 1 tutaj dla dyrektorów liceów Czech, którzy złożyli zapotrzebowanie na laptopy. Powiem tak, w lipcu złożyliśmy wniosek, w dalszym ciągu nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Jest to 75 tysięcy złotych, czekamy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego. No i umowa partnerska na... W poprzedniej edycji było, w ubiegłym roku, państwo pamiętacie, zakupiliśmy 100 laptopów, projektory, tablice za kwotę 378 tysięcy złotych. W tym roku mamy kolejną transzę, możliwość za 347 tysięcy złotych. Umowa jest, aneks do umowy z 2017 roku jest podpisany, natomiast również czekamy na działania ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
No i nowa perspektywa finansowa, bo muszę o niej wspomnieć, to są lata 2021-2027. Ona będzie podzielona jakby na dwie części. Pierwszy to jest Krajowy Plan Odbudowy, a drugie to są Fundusze Europejskie dla Małopolski, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. I tutaj chciałam troszkę zdementować, ponieważ parę osób też wcześniej interweniowało, że no dlaczego Krajowy Plan Odbudowy, jak nie ma pieniędzy. No właśnie pieniądze są, pan premier uruchomił takie środki i Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło już konkurs na utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, tak zwane BCU. Kwota jest ogromna, ponieważ to jest 1 400 000 000 zł ogółem na całą Polskę. W Polsce ma powstać 120 branżowych centrów. Każde centrum będzie jedyne w swoim rodzaju. Ono się nie powtórzy. Będzie to centrum w danej dziedzinie i przede wszystkim chodzi o to, żeby wzmocnić tą część gospodarki, która potrzebuje może nie tyle pomocy, ale gdzie jest największe zapotrzebowanie na dane zawody, albo odbudować zawody, które, można powiedzieć, nie mają naboru, padły. W związku z tym tutaj na pewno sukcesem będzie, jeżeli taki wniosek powiat 1 czy 2 złoży, jest to konkurs do 15 grudnia, wnioski muszą znaleźć się w systemie elektronicznym do godziny 16. I tutaj, jeżeli uda się uruchomić takie BCU, jest to kwota dofinansowania netto od 9 do 16 milionów. W regulaminie konkursu jest podany dokładnie katalog przyznanych środków finansowych na daną dziedzinę. Alokacja jest ogromna, ponieważ nigdy do tej pory nie było tak dużych środków. I te centra, które powstaną, branżowe centra umiejętności, będą wpisane w ustawę o systemie oświaty, będą mogły być odrębnym tworem lub być cząstką centrum, zespołu szkół. Z biegiem czasu na pewno dostaną dotacje, subwencje oświatowe. I ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję i chciałam tutaj podziękować przede wszystkim zarządowi powiatu za wspieranie tych wszystkich przedsięwzięć, które realizujemy, bo my tylko jesteśmy realizatorami, pomysłodawcami wspólnie z dyrektorami szkół. Wyszukujemy różne informacje na ten temat, gdzie można środki pozyskać. Natomiast mając na względzie to, że Zarząd Powiatu rozumie potrzeby w zakresie edukacji i przeznacza znaczne środki finansowe, bo wiadomo, że do większości projektów potrzebny jest tak zwany wkład własny, bez tego, czy to jest 5%, 10% czy więcej, nie byłoby możliwe realizowanie tych wszystkich zadań. I ja myślę, że to tutaj na ręce pana starosty słowa uznania dla całego zarządu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pięknie pani Aniu za wspaniałe wieści. Jeśli chodzi o możliwości szkół, dziękujemy za mrówczą pracę, bo Pani wyłuskuje wszystko, co jest możliwe. Nie pominie żadnej ofert, która się pojawia i wiem zresztą, będąc w naszym budynku nowym, gdzie Pani rezyduje cały czas, przysyłają się osoby, które chcą od Pani czegoś się dowiedzieć. No i bardzo dobrze. I o to chodzi. Szanowni Państwo, po tym wystąpieniach jednej i drugiej z Pań, oj, chciałoby się powiedzieć, oj, dzieje się w naszych szkołach powiatowych, dzieje. Dzieje się i wewnątrz, dzieje się i na posiedzeniach rad pedagogicznych, w umysłach młodzieży, ale także i wokół szkół, jak zapewne Państwo obserwujecie, czy właściwie już na palcach, nie wiem, jednej ręki można było policzyć szkoły, które nie mają wokół swoich budynków wielkich hal sportowych, będą miały, czy boisk sportowych różnorodnego rodzaju, czy remontów przeprowadzanych, czy choćby dzisiaj jesteśmy świadkami tego, co można zrobić ze strychu, proszę Państwa. Ja tu wielkie ukłony w kierunku Pani
dyrektor Satu Awowej i pewno grupy nauczycieli, grupy pedagogów i wszystkich, którzy tą szkołą się interesowali, przekazanie tego pomysłu, co można zrobić na strychu szkoły. A więc widzicie Państwo, dlatego myślę, że dzisiejsza sesja, która jest poświęcona właśnie edukacji w całym tego słowa znaczeniu, jest tutaj. Chciałam, żebyście wszyscy Państwo radni zobaczyli, jak działamy my jako starostwo, jako powiat, jak działają nasze szkoły. Myślę, że inne szkoły też nas będą kolejno zapraszać, aby się chwalić tym, co mają najlepsze. Ale no, co by było, bo są też szkoły na terenie Polski pewno takie, które są takie same, były takie same 30 lat temu, a może i więcej, nie chcę mówić nawet, i takie pozostaną. Cóż by było w tych szkołach, w tych budynkach, gdyby nie głowa rodziny, czyli dyrektor, całe grono pedagogiczne, które jest częścią tej rodziny, gdyby nie rodzice, których Państwo, dyrektorzy, pozyskujecie dla swoich działań, gdyby nie uczniowie, którzy są tu przysłani pod Waszą opiekę i po to, abyście ich dobrze wyedukowali. Nadszedł moment naszej sesji, aby za to wszystko, co robicie Państwo, Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Kłaniamy się głęboko z szacunkiem dla wszystkich dyrektorów. Proszę Państwa, dobre kierowanie organizmem, który ma ponad 1000 uczniów, około 100 nauczycieli, wielką rzeszę rodziców i jeszcze wszystkich tych, którzy na tą szkołę patrzą, to jest wielka sztuka. I bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu za pracę, za wkład swojego czasu bardzo serdecznie podziękować. Praca dyrektora nie kończy się wtedy, kiedy zamyka Pani Woźna za nim drzwi. Praca dyrektora to myślenie o każdym i o wszystkim, co w tej szkole się dzieje. Wiem to, bo mówię z własnego doświadczenia troszkę, że to jest życie domowe, wplecione w życie szkoły. Szanowni Państwo, grona są różne, nauczyciele też, każdy jest jednostką indywidualną, a Wy jako dyrektorzy, zwracam się teraz do Państwa dyrektorów, potraficie ich nauczyć współpracy, potraficie ich nauczyć współgrania w jednym kierunku. I to jest Wasza siła. I za to serdecznie dziękujemy. Kochani drodzy nauczyciele, Wasza praca, mówi się kiedyś, że to nie tylko lekcja 45 minut, ale także i to, że poświęcacie swój czas tym, którzy potrzebują, uczniowie, szczególnie Waszej opieki, i tym najzdolniejszym, i tym mniej zdolnym. I ta praca z rodzicami, która sami wiecie, czasem jest, powiem szczerze, trudniejsza niż z uczniem, aby zrozumieć całą sferę kontaktów między naszym uczniem, czyli dzieckiem danej rodziny, to także jest wielka sztuka. I Wy, Państwo dyrektorzy, to wszystko łączycie. Był czas pandemii, kiedy wywrócił działania naszych szkół, powiedzmy sobie szczerze, do góry nogami. Nie było laptopów, nie było możliwości, nie było instrumentów, którymi moglibyśmy przekazać naszą wiedzę uczniom. My jako powiat staraliśmy się Wam za wszelką możliwość, prawda, pomagać, ale Wyście Państwo dali radę. Przyszła wojna blisko naszej wschodniej granicy. Nie tylko, że nasze umysły są cały czas rozedrgane, aby naszej młodzieży, naszych dzieci, naszych rodzin
taka tragedia nigdy nie dotknęła, ale także otworzyliśmy nasze serca i nasze ręce dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Przyjęliście je pod swój dach. Przyjęliście dzieci, które przyjechały przestraszone, czasem wymagające pomocy psychologa, ale albo po prostu przytulenia przez was, przez waszych nauczycieli i dołączenia do grupy młodzieży uśmiechniętej, zadowolonej i patrzącej w niebo piękne, pełne słońca i gwiazd, a nie tych wstrętnych narzędzi, które niszczą im życie. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Powiat stara się, proszę państwa, jak może, aby te szkoły tętniły życiem, aby te szkoły były piękne, aby te szkoły puszczały w świat wykształconych, wspaniałych, młodych ludzi. I tu jest działanie nas wszystkich, i pani Ani Szewczyk, i pani z ECO, i każdego z radnych, który podnosi rękę za tym, aby tą szkołę remontować, który podnosi rękę za tym, aby tej szkole dać nową pracownię. I ja tutaj serdecznie dziękuję państwu radnym za takie wspomaganie szkół. Bo bez tego, wiadomo, szkoły nie mogłyby istnieć tak, jak istnieją dzisiaj. Cóż wam życzyć, szanowni państwo? Zdrowia przede wszystkim, sił przede wszystkim, zapału, który macie w swoich sercach i w swoich umysłach, od dyrektora po panią zamykającą budynek szkolny, życia w szkołach jak w rodzinach poszerzonych o waszych uczniów i rodziców tychże uczniów. I abyście państwo, kończąc swoją pracę w szkole, a spotykając jakiegoś swojego byłego ucznia, który mówi, ja do pani do szkoły chodziłem, do pana do szkoły chodziłem, pan mnie uczył. I wtedy u nas się budzi tak chęć zapytania, no i jak wspominasz, czy jak pan wspomina, jak było w tej szkole? A uczniowie odpowiadają, było fajnie. A kim jesteś? Jestem dyrektorem szpitala. Jestem właścicielem hotelu. Jestem podróżnikiem. Jestem ministrem. Jestem po prostu ojcem. Jestem mamą czwórki dzieci. I wyobraźcie sobie państwo, że wtedy nam tu jest miło. Tego państwu życzę, aby wasi uczniowie doceniali, może nie teraz, bo czasem psioczą na was wszystkich razem, ale kiedyś w przyszłości doceniali to, co chcieliście im dać, co im przekazywaliście na co dzień, głębię serca swojego i wiedzę, którą macie w umysłach, aby dalej potrafili być częścią małej i wielkiej ojczyzny i aby ją dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, dla przyszłych pokoleń budowali. Satysfakcji z pracy wam życzę państwo albo dziś, ale na pewno ona każdego z was dosięgnie kiedyś. Wszystkiego, wszystkiego dobrego życzymy. A teraz proszę pana starostę, proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty, abyście, szanowni panowie, poszczególnym dyrektorom, nauczycielom, wręczyli to, co starostwo może. Skromne nagrody. Pozwolę sobie wyczytywać w kolejności znajdujących się na liście dyrektorów. Bardzo proszę panią dyrektor Janinę Turek. Oczywiście liceum
ogólnokształcącej imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Pani Katarzyna Przybinda-Niemczyk. Bardzo proszę, pan dyrektor. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Bo to są takie rozmowy między starostą a dyrektorem. Pan dyrektor Piotr Janusiewicz, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych imienia Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani dyrektor Jolanta Satława. Bardzo prosimy, pani dyrektor. Zastanawiam się, co pani dyrektor teraz będzie robić, o czym będzie myśleć. Pewno jakiś znowu ma upatrzony stryszek do remontu. U siebie już pewno. Pan dyrektor Jerzy Kotaś. Bardzo prosimy, panie dyrektorze. Ja proponuję, pani dyrektor. Pan dyrektor to pewno spogląda, jak tam ta budowa rozpoczęta się pną mury do góry, a pan dyrektor Jacek pilnuje. Pan dyrektor Tomasz Bizoń, bardzo prosimy. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Pan dyrektor Stanisław Gliwa, zapraszamy. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia świętego Jana Pawła II w Radoczy. Pan dyrektor Zbigniew Stradomski. Zespół Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani dyrektor Józefa Karkoszka-Warchoł, pełniąca funkcję dyrektora do 31.08.2002, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie. Witamy panią dyrektor. Pani dyrektor Małgorzata Pasternak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i jak mogłam zapewnić? Niemożliwe. Pani dyrektor Izabela Iwańska, Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach. Z nią wejmie.
pani dyrektor Renata Szkut, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wadowicach. Witamy serdecznie. I prosimy. Pani dyrektor Krystyna Rajs, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Andrychowie. Bardzo proszę pana starostę, pana przewodniczącego do wspólnego z dyrektorami zdjęcia. Tak. Szanowni Państwo, oczywiście nie, powiat nie zapomina o nauczycielach, którzy tą szarą pracę wykonują pod kierownictwem dyrektorów swoich. I tak bardzo proszę panią Joannę Jończyk i panią Agatę Skorupę z liceum imienia Wadowity w Wadowicach. Bardzo prosimy. Panie też prosimy tu do zdjęcia, tylko nie wiem, czy to w trzech rzędach będziemy stać, ale się zmieścimy. Pani Iwona Kaczmarek, pani Sylwia Ochman i pani Magdalena Kubalka-Pluta z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie są proszone. Pani Agata Krystian i pani Justyna Kręcioch z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani Agnieszka Rajda, pani Beata Dyduła, pani Joanna Moskała-Pękala i pan Tomasz Widlarz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. Pan Wojciech Biel, pani Elżbieta Kraus, pan Stanisław Bogusz, pan Marek Duda z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Bardzo proszę.
pan Dariusz Dubel, pan Piotr Stach i pan Robert Dracz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Zapraszamy panów. Pani Bernadeta Karlak, pan Kamil Góra z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Świętego Jana Pawła II w Radomczy. Bardzo prosimy. Pani Marta Bagińska-Chmura, pani Alina Radwan z Zespołu Szkół nr 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie. Pani Anna Wójcik, pani Małgorzata Madej, pani Danuta Wojtaszek z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani Maria Korczewska i pani Małgorzata Jurzak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie. Pani Jolanta Serwin, pani Krystyna Smajek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pan Wojciech Grygiel, Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach. Pani Ewelina Młynarska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach. Pani Teresa Lipowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie.
dziękuję pięknie Państwu i proszę członków zarządu do podparcia tejże wielkiej grupy. No. No i tak trzeba będzie na raty albo w dwóch turach, jak sobie Państwo życzycie. Panie starosto, bardzo proszę. Panie przewodniczący. Mówię, w dwóch rzędach się ustawić. Pan jest duży, a ja mam. Dziękujemy pięknie. Brawa jeszcze raz dla Państwa. Tak, ty też idziesz, oczywiście musisz zostać. Raz. Szanowni Państwo, dzień dobry. Przede wszystkim chcieliśmy poprosić na środek tutaj pana starostę Wadowickiego, Eugeniusza Kurdasa, panią przewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego i panią kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Wadowicach. Serdecznie Państwa tutaj zapraszamy. Szanowni Państwo, mamy przyjemność w imieniu wszystkich nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli podziękować za nagrody starosty powiatu wadowickiego, które przed momentem otrzymaliśmy. I Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę od pani przewodniczącej i podziękuję za zorganizowanie tej rady po raz kolejny, która jest dla nas tutaj wielkim zaszczytem. Dziękujemy, że możemy w niej uczestniczyć. Dziękujemy, że dostrzegacie Państwo radni nasze problemy i staracie się nam na co dzień pomagać. Ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, którzy są na tej sali. Ta Rada Powiatu i ten Zarząd Powiatu są prooświatowi i proedukacyjni. Myślę, że nie muszę tego rozwijać, bo to dzisiaj wszystko tutaj było pokazane i za to właśnie służenie oświacie, edukacji bardzo Wam serdecznie dziękujemy, bo odczuwamy to na co dzień. Pani Przewodniczącej, chcę powiedzieć, że chodziłem do szkoły, której pani przewodnicząca była dyrektorem i miałem też przyjemność być uczniem. Chciałem pani przewodniczącej powiedzieć, że było fajnie, że było fajnie. I to są kwiaty dla pani przewodniczącej. Teraz pan starosta, teraz pan starosta i... Szanowni Państwo, ja myślę, że w Dniu Edukacji życzeniem chyba wszystkich nas jest, aby popyt na wiedzę, ale może nawet bardziej na umiejętności nigdy się nie skończył, to w tym ekonomicznym świecie, a myślę, że tylko jest to możliwe wtedy, kiedy będziemy wszyscy razem starać się o to, aby absolwent każdej szkoły i każdej placówki powiatowej był przygotowany do życia, zwłaszcza tych miękkich umiejętności, bo tego uczy się najtrudniej. Bardzo dziękujemy za każdą Państwa inicjatywę i oby współpraca była taka, żeby wracali też tutaj, abyśmy pracowali wszyscy dla małej ojczyzny i dla naszego kraju. Wszystkiego najlepszego wszystkim z okazji Dnia Nauczyciela. Poczułam się troszkę zobowiązana do wystąpienia, ponieważ dzisiaj kilkukrotnie została moja praca doceniona, wyróżniona. Ja chciałam bardzo serdecznie przede wszystkim Państwu podziękować za tą chęć współpracy, nie tylko ze mną, ale z dyrektorami i że wsłuchiwaliście się w nasz głos,
bo nie byłoby tych efektów, nie byłoby projektów edukacyjnych tak potężnych, gdyby nie właśnie ta wspaniała współpraca. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję Radzie Powiatu, tu na ręce Pani Przewodniczącej składam podziękowania dla zarządu, na ręce Pana Starosty, proszę przekazać również Pani Wicestaroście, która jest chora i bardzo dziękuję Pani Koordynator projektu, bo Pani Annie Szewczyk, bez tej wizji jej to nie byłoby tych działań, także pięknie, pięknie dziękuję. A jeszcze jedno tylko zdanie, moja praca to była praca całego zespołu, współpraca z całą kadrą kierowniczą, z gronem pedagogicznym, gdzie tworzyliśmy te pomysły, miejsca, a szczególnie chcę tu podziękować nowej Pani Dyrektor, Pani Annie Knapik, która ze mną współtworzyła całą sferę gastronomiczną tej szkoły całej, i warsztatów szkolnych, i poddasza, i pracowni również hotelarskich wspierała mnie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, ale pamiętajmy także, że te wspaniałe osiągnięcia naszych jednostek to oprócz zasługi Rady Powiatu, zarządu, dyrektorów, nauczycieli, to także ciężka, mozolna praca na co dzień Wydziału Edukacji, którym zarządza Pani Jola i wspaniałe dziewczyny w tym wydziale. Brawo dla nich, dziękujemy Pani Jolo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz Radzie, Zarządowi i Wydziałowi Edukacji wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, a ja sobie pozwolę poprosić Panią Anię Szewczyk do mnie. Szanowni Państwo, znam Anię od wielu, wielu lat. Pracowałyśmy w jednej szkole i widzę, jak otwarta jest to osoba na wszelkie nowinki, możliwości i to dbanie o nasze szkoły, tak można powiedzieć, no naprawdę mnie zadziwia, powiem szczerze. Pani Ania potrafi wejść tam, gdzie coś się dzieje, potrafi, że tak powiem, kolokwialnie, nie lubię tego słowa, ale muszę je użyć, załatwić dla naszych szkół możliwości pieniężne. Dba o to, aby żaden pieniądz, żadne euro nam mu nie uciekło. I dlatego, Panie Aniu, ode mnie serdeczne podziękowania i te kwiaty, pozwolicie Państwo, przekażę Pani Ani. Ja chciałam z tego miejsca podziękować Pani Przewodniczącej. Czuję się ogromnie niezręcznie. Natomiast powiem tak, miałam dobrego mentora w szkole. Pani Zofia była moim dyrektorem, także faktycznie od wielu lat żeśmy współpracowały razem ze sobą i ta współpraca od dawna układała się bardzo dobrze i cieszę się, że znowu nasze drogi się skrzyżowały, możemy być razem, możemy czynić coś dobrego dla szkół. Także jeszcze przed nami duże pieniądze, mam nadzieję, że się nam uda wywalczyć, bo faktycznie trzeba walczyć, ale cieszę się, że wspiera nas takie dobre dusze, zarząd powiatu, pani przewodnicząca, radni, pan przewodniczący Komisji Oświaty, wspaniali dyrektorzy szkół i mam nadzieję, że zawsze będziemy pomocni. Jesteśmy biurem projektów edukacyjnych. Ja również chciałam z tego miejsca podziękować koleżankom, które ze mną, czasem nie powiem, ale do bardzo późnych godzin nocnych pracują, bo trzeba czasem coś na już w tym momencie, a nawet bym powiedziała na wczoraj. I faktycznie trzeba trochę ścieżek udeptać, żeby te spore pieniądze otrzymać. Natomiast
tak jak pani przewodnicząca powiedziała, to nigdy nie jest praca jednego człowieka, to jest praca całego zespołu i cieszę się bardzo, że mogę współpracować ze wspaniałymi dyrektorami szkół, nauczycielami, doradcami zawodowymi, choć czasem jest gorąco, jest nerwowo, są dyskusje, różnimy się czasami w wielu tematach, ale udaje się nam osiągnąć sukcesy, ja bym powiedziała finansowe, bo dla powiatu. Bardzo serdecznie pani przewodnicząca, dziękuję. No oczywiście podziękowania dla całego zespołu na ręce pani szefowej. Szanowni Państwo, kolejny punkt to uważam dla młodego nauczyciela moment bardzo ważny, bo otrzymanie tak zwanego mianowania to właściwie już wskazuje ich na to, że będą nauczycielami do końca życia, bo generalnie przedtem to jeszcze mogli się wycofać, mogli sobie zmienić, a może będę bizneswoman, a teraz dostał mianowanie, został jakby pasowany na rycerza nauki. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy zobaczyć tych, którzy się na to zdecydowali. A chciałam wam powiedzieć tak po cichu, że to łatwy chleb nie będzie. Ale dziękuję i szczerze gratuluję tym, którzy to za chwilę się na naszej mini scenie pokażą. A bardzo proszę panią dyrektor delegatury o podejście do nas, pana starostę, abyśmy mogli oficjalnie ich mianować na nauczycieli. I bardzo proszę, tutaj ksiądz Łukasz Dębski, nauczyciel religii, CKZ i U numer 1 w Wadowicach. Witamy w gronie nauczycieli. Pani Klaudia Sabuda, pedagog tejże szkoły. Bardzo prosimy. Jest? Bardzo pięknie, gratulujemy, czekam na to, aż mama będzie mamą w całym tego słowa znaczeniu. Przechodzimy do, to pani dyrektor przekaże może. Przechodzimy do kolejnej szkoły, Andrychowskie, CKZ i U. I tak, pani Magdalena Cipiora, przedmioty zawodowe ekonomiczne. I bardzo proszę pani Katarzyna Kocęba, pedagog szkolny. Jakże potrzebny w szkołach, prawda dyrektorzy? Witamy panią serdecznie. Pani Katarzyna Kasperek, nauczyciel języka angielskiego, pierwsze LO w Andrychowie. Pani Małgorzata Wolska, język angielski, ZSIPO, Kalwaria Zebrzydowska. Pani Teresa Kudłacik, oligofrenopedagog, SOSW Kaczyna. Brawa dla pani.
Szanowni Państwo, tak jak mówiłam, budujemy hale piękne, budujemy boiska, ale nie tylko to jest ważne w życiu młodego człowieka, ważne jest to, żeby zachęcić ich do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Bo i wspaniałe hale nie wystarczą, nie pomogą, jeżeli nie będzie inicjatywy z Państwa strony, nauczycieli, dyrektorów, a także i koordynatora sportu na poziomie powiatu, pana Jana Szewczyka, którego bardzo serdecznie zapraszam do mnie tutaj. A więc wiecie Państwo, że będą teraz rozdawane puchary i nagrody sportowe. Ta praca jest na tym polu, co pan Jan wykonuje, wydawałoby się łatwa i przyjemna. No nie zawsze tak jest, a pan Jan coś na ten temat wie, ale myślę, że oddam mu głos, a potem wytypujemy tych, którzy za nagrody zasłużyli. Bardzo dziękuję. Ja na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej za zaproszenie na tą uroczystą sesję. Cieszę się, że ten punkt już od wielu lat jest i możemy wręczać nagrody za osiągnięcia sportowe. I tutaj jest licealiada, to jest rocznik 2003 i młodsi. Następnie są Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2008-2009 i najmłodsze Igrzyska Dzieci, rocznik 2010 i młodsi. Bardzo jest okazja, żeby podziękować i tutaj właśnie to chciałbym czynić. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście powiatu wadowickiemu. Dziękuję całemu zarządowi, wszystkim paniom, panom radnym, bo rzeczywiście ten budżet jest taki, że mamy piękne dyplomy, piękne puchary i za to jestem państwu bardzo wdzięczny. Wiem, że nie ma nigdy sprzeciwu, zawsze głosujecie za dobrym budżetem i ja widzę radość u dzieci, u młodzieży przy wręczaniu tych dyplomów, za co jestem bardzo serdecznie dziękuję i jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować pani Alinie Wolas-Nowak za to, że jako kierownik Wydziału Promocji zawsze ze swoimi pracownikami jesteśmy dogadani, nie ma problemu, wszystko jest na czas przygotowane, także jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję również panu przewodniczącemu Komisji Oświaty, panu Markowi Zimmerowi. Zapraszam je, jest na zawodach, zapraszam je na Komisję Oświaty i powiem szczerze, te dyskusje są naprawdę twórcze. Państwo pobudzacie, że tak powiem, dodajecie energii do pracy, także jestem wam bardzo wdzięczny. Bardzo serdecznie dziękuję paniom, panom dyrektorom szkół, bo u was gościmy na zawodach sportowych i często jest tak, że jako gospodarze no troszeczkę macie problemów, albo nie troszeczkę, tylko dużo, musicie przeorganizować całą pracę. Zawody są od godziny 9, nie aż do 15, ale nie widziałem, rozmawiając z nauczycielami, widziałem, zawsze zauważam serdeczność w przyjęciu nas na te zawody. Nie chcę wymieniać szkół, bo naprawdę jest ich bardzo dużo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję dyrektorom szkół. Cieszę się, bo to już było powiedziane, że się budują hale. Ja myślę, że taki stary nie jestem, że się doczekam w przyszłości, że w każdej szkole powiatowej będzie można zagrać w piłkę ręczną mecz powiatowy. Także życzę tego wszystkiego państwu radnym, dyrektorom, no i sobie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie Janie. A ja proszę do pana Janka, proszę pana starostę, pana przedstawiciela zarządu, pana Marka Ciepłego. Proszę bardzo. I pana Marka Cimra jako szefa komisji do wręczenia pucharów. A pan starosta? Ale leniwe. Ja czytam. Licealiada. Trzecie miejsce. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Zapraszamy pana dyrektora o odebranie puchar. Panią dyrektor, przepraszam.
Drugie miejsce zespół szkół i placówek oświatowych imienia Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana dyrektora. Pierwsze miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Zapraszamy panią dyrektor. Raz. Proszę państwa, żeby zająć czołowe miejsca, przynajmniej w 30 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców trzeba startować, także to jest duże wyzwanie dla dyrekcji. Serdecznie gratuluję. Gratulujemy. Druga grupa, że tak powiem, nagrodzonych to uczestnicy Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Trzecie miejsce. Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Wacława Broniewskiego w Wadowicach. Czy jest ktoś z przedstawicieli? Panie Janie, trzeba będzie pójść do szkoły i zanieść. Drugie miejsce. Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Choczni. Zapraszamy pana dyrektora. No, prezes klubu to wiadomo, że musi dbać o to, żeby sport był w szkole. Jak nie ping-pong, to coś innego też. Pan dyrektor zawsze czuwa. I pierwsze miejsce. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Jana Pawła II w Wadowicach. Przedstawiciela zapraszam, a pana dyrektora właśnie. Witamy pana dyrektora. Witamy pana dyrektora. I życzymy również w przyszłości takich sukcesów. Dziękujemy. I trzecia grupa nagrodzonych to Igrzyska Dzieci. Trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Mikołaja Kopernika w Andrychowie. Zapraszamy. Drugie miejsce, Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Wadowicach. Zapraszam panią dyrektor. Pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Jana Pawła II w Wadowicach. Proszę bardzo. Dziękujemy pięknie i gratulujemy. Dziękuję panom. Szanowni państwo, i sprawy bieżące na koniec zawsze każdej sesji. Myślę, że taki pogodny, słoneczny dzień dał nam jeszcze możliwość spotkania z także bardzo miłymi i pogodnymi ludźmi. Dlatego cieszymy się jako radni, że raz w roku już tradycyjnie jedna z sesji jest taką właśnie sesją. Nieco inną, tak jak wybrzmiało to w występie młodzieży, zaczynając od niepewności, przez nadzieję i zakończona wiedzą. Wiele dowiedzieliśmy się o naszych szkołach. Myślę, że nie wszystko wiedzieliśmy wcześniej. Możemy zobaczyć to no, na własne oczy, co robimy. I myślę, że ta współpraca, która daje takie owoce, jest warta tego, aby ją podejmować nadal. A więc
Proszę Państwa, Szanowni Państwo, wszystkim radnym, całemu zarządowi, a także i wszystkim dyrektorom, nauczycielom życzę, abyśmy dalej stanowili jedną rodzinę, abyśmy działali jak ta pięść, która przebija wszystkie, wydawałoby się, niedostępne mury i będziemy dalej tak działać. Tylko potrzeba nam zrozumienia, trochę empatii i wszystkiego tego, aby nam się dobrze po prostu w małej ojczyźnie pracowało, żyło i działo. Wszystkiego dobrego na koniec Państwu życzę. Dziękuję za przybycie na naszą sesję. Proszę Panią Dyrektor Szkoły do mnie na chwileczkę jeszcze. Chciałam Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie ostatnie i myślę, że nasza współpraca będzie równie owocna w różnego rodzaju imprezy, tak jak do tej pory. Wszystkiego dobrego życzę Pani na tym stanowisku, sił, wytrwałości i zrozumienia wśród grona pedagogicznego i radnych powiatu. Wszystkiego dobrego Pani Dyrektor. Na tym, proszę Państwa, sesję kończymy. Dziękuję wszystkim. Zapraszam.